Macie masło orzechowe? Mamy. Archaidowe? Mamy. Nerkowiec? Mamy. Laskowiec? Mamy. Migdałowiec? Mamy. Słonecznik? Mamy. Biała czekolada? Mamy. Pistacja? Mamy. Mister Maseł pistacjowy, każdy Janusz pojedzony. Nowy Mister Maseł na pokładzie. Tym razem wariant pistacjowy, specjalnie na waszą prośbę. Dzisiaj wspólny trening jako łyse, białe albinosy. Łapy nie ma. Nie ma łapy. Nie ma, ale ja mam większą. Robimy martwy wciąg. Ciąg, nie wiem kto ciągnie, ja czy on. Z Januszem, jakie obciążenia, jak ciężko, czy kardio, czy siłowo, sami zobaczycie. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze mam te pierwsze, to tutaj są niebieskie, ma też czerwone, te pierwsze, które, znaczy po tych drugich, czyli po tych pierwszych, te drugie, bo te pierwsze pękły, pamiętacie, 340, zobaczycie może na filmie zaraz, natomiast te nowe, ta nowa wersja wzmocniona do teraz pracuje bardzo dobrze. Ja miałem Power Monstera czerwony i ostatnio się zerwały na siłowni. Także te są chyba niezniszczalne, bo zero używalności. Klasyk, czyli wersja żeńska. Bach, łopateczki. Łopateczki, co mówię? Łapy nie ma. Patrz w górę! To 30. Emocje sięgają zenitu. No, tutaj szczęka się. Starczy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tu miałem walkę z John Gomezem. Wygraną. Zresztą wszystko wygrałem, więc nie było przegrane nigdy. A on tu miał swój debiut. A ja tu debiutowałem z Alessem Bursą, nie? Ty potem grałeś. No tak. Tylko potem Marcin powiedział, że jakby nie pracował na grubie, to by był kabradziarzem. Tak, Marcin Daniec, tylko by się nazywał Marcin Dauniec. No i był silniejszy niż wagon, nie? W wyciskaniu, tylko że kopalnia... Jako Marcin Dauniec. Tylko że kopalnia tyle energii mi zabiera, że wyciskam tylko 160. Normalnie bym wyciskał 250 raf. Na spokojnie, nie? To 60. Trening z Sebą jest fajny do pewnego momentu rozrzewki, bo potem ja zostaję, a on robi dalej.
Ja inaczej. O, ja. Ale mnie ciągnie. Aktualnie brakuje mi Antonio, bo jestem troszkę słabszy, ale myślę, że się za niedługo spotkamy. Nasze drogi się zejdą. 180 kg. Kamera. Jak ty masz na imię? Janusz. A, no tak. Nagraj mnie, co? Januszku. No oczywiście. Siebie, czy żeby było fajniejsze? No, na pewno. Czy... Janusz by siebie nagrał. Jak obrócę siebie, będzie fajniejsze nagranie. Janusz by siebie nagrał. Tak. Przepona, czyli wielki wydech. Betoniera. Rzuciłem obciążeniem. Ten, kto rzuca, ten jest piździoch. Moim celem teraz jest eksplozywne przygotowanie się do głównej serii, aby ją wykorzystać, tą szybkość wykorzystać, przyspieszenie wykorzystać, wydźwiganie, ponieważ i przyspieszenie, i twoja siła ma wpływ na twoją siłę. O, to coś takiego. Marcin Knot. Dobrze, ty. Siła! Jo pieprze! Im szybciej tą masę ruszę, tym większą moc będę miał. Pamiętajcie. No ale później jest problem, ale to zaraz powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że jak szybciej tą masę ruszę, tym więcej mocy będę miał. Natomiast problem jest taki, że jeżeli wchodzimy w strefę braku komfortu, czyli wykraczamy poza granicę komfortu, wtedy robi się taka sytuacja, że ta sztanga inaczej się zachowuje, ciało ma większe problemy, żeby to oderwać, jest wolniej i wtedy też się dzieje problem, ponieważ nasza rozrzewka była szybka, a seria główna była wolna. No i mamy konflikt. I teraz to jest moje pierwsze takie główne zadanie, aby nauczyć się dźwigać znowu w taki sposób, aby każda seria była eksplozywna, aż do serii głównych. Spoko. Lepiej ode mnie. Lepiej to idzie niż sumo, bo już zapomniałem się robić sumo, nie? Jeżeli robisz dynamicznie, wtedy są jeszcze większe naprężenia na lędźwie, na cały właściwie aparat, tyle taśmy. I twoim celem jest utrzymanie tej pozycji. Ja się jeszcze uczę jednej rzeczy, żeby łopatki wypuścić w pozycji wyjściowej i nie zgubić, czyli nie zgubić pozycji odcinka piersiowego. To jest bardzo ważne. Żeby ona była stała, na przykład lekko zgarbiona w odcinku piersiowym lub wyprostowane, ale łopatki wyciągnięte, ponieważ przy odrywaniu zawsze gubię pozycję. W klasyku akurat. Teraz 40, 60 i to dalej, dalej. Dochodzimy do momentu treningu, w którym ja kończę trening, a Seba się dalej rozrzewa. Jego technika nie jest idealna, ale on na 220 już ma spory procent ciężaru maksymalnego. On głównie ciągnął sumo, treningi chaotyczne. Myślę, że jak teraz ja się wezmę za niego, to będzie dużo lepiej. Natomiast pamiętajcie, że słabe ogniwa się pojawiają i trzeba je łamać. Trzeba wykroczyć poza granicę komfortu. One się pojawią, ale jest możliwość adaptacji, czyli dostajesz, jakby to powiedzieć, bodźca, który pozwala ci później dźwigać większe obciążenia. Więc można dźwigać idealnie duże ciężary, a trzeba mieć doświadczenie, ale nie kulturystyczne, tylko doświadczenie osoby, która myśli, co robi. No i tyle. Dobrze.
Teraz będzie 60. Myślisz, używasz. Nie myślisz, cwaniakujesz. Okej, okay, nie było ciężki, myślałem, że cięższy będzie. Teraz 8 i 300, pójdę. Ostatnio mi się spodobał patent od Wojtka, czyli sobie smaruję paski taką magnezją i jest dużo lepszy chwyt. Ja jestem teraz w okresie jałowym, czyli jestem bardzo słaby. 10% słabszy jestem aktualnie. Dobra, 280 na rożewkę teraz, naraz. Nawet fosz poszło fajnie, myślałem, że gorzej będzie. Teraz się rozżałem dopiero. 300 będzie taka walka. O. Mój rekord sumo jest 265, nie wiem, 270, a tu już robię klasyk 260, a klasyka nienawidzę. Teraz robię 300 kg, w klasyku mam 6 razy bez pasa, natomiast wtedy byłem w formie. Teraz jestem w katastrofie, a nie w formie. Dobra, wystarczy, tak jest dobrze. Nie. Zrobię 4 razy, tylko pasy mi puści z prawej strony. Źle go trzymałem. Więc mi puściła, tu się podnosiła, widzieliście. Z prawej nie. Jeszcze mi trochę zabrał kolano prawe, ale nie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. 2-3 czerwca w Trójmieście w Gdańsku odbędzie się kurs level 1, czyli technika martwego ciągu, przysiadów, wyciskania i różne typy. Natomiast 3 czerwca teoria, biomechanika, periodyzacja, rozpisywanie planów i różne też pierdołki. Zapraszam wszystkich. Więcej informacji w komentarzach i w komentarzu i w opisie filmu. Ja mówić nie potrafię, ponieważ zrobiłem wszystko serię. Łapy nieba. Akademia KFD zaprasza na kurs instruktora trójboju siłowego. Poziom 1 z Sebą Kotem i Grzegorzem Wałgą odbędzie się w sobotę 2 czerwca. Poziom 2 z Sebą Kotem 3 czerwca. Dla uczestników 2 poziomów i absolwentów zniżki. Zapisy i szczegółowe informacje na akademiakfd.pl. KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórz. KFD, wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój.